Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział. I uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa u człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, każde rekolekcje mają jakąś pieśń przewodnią, która otwiera nasze serca na słuchanie Słowa Bożego i ja wymodliłem taką pieśń, którą chciałbym, abyśmy się nauczyli i potem, krocząc w kolejnych dniach rekolekcji, byśmy się nią modlili. Posłuchajcie, jest bardzo łatwa i prosta i łatwo wpada do serca i się włączcie. Jezu, zostań w nas, Jezu, połącz nas, złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. Złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. Jezu, zostań w nas, Jezu, połącz nas, złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. Złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. Jezu, zostań w nas, Jezu, połącz nas, złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. Złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Drodzy moi współbracia oblaci, ojcze proboszczu, ojcze Kazimierzu, kochane siostry zakonne, drodzy przedstawiciele stowarzyszeń, kongresów, bogoojczyźnianych, tych, którzy pielęgnujecie tradycję, pamięć, modlitwę i nieustanną cześć i chwałę bohaterom, których dzisiaj w tej mszy świętej też omadlamy. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, drodzy rodacy, różnymi drogami przez życie podąża człowiek. Są drogi proste i kręte, długie i krótkie,
z górki pod górkę. Są nasze drogi codzienne, drogi życia rodzinnego, małżeńskiego, drogi cierpienia, drogi ciężkiej pracy, drogi wiary i zwątpienia, droga życia oddawanego za ojczyznę, droga życia kapłańskiego i zakonnego. I moi kochani, te drogi się często krzyżują. Czasem są mocno przez nas wydeptane, czasem na nich się gubimy, czasem są wyboiste, a czasem są takie drogi, na które wstępujemy po raz pierwszy. Czasem się gubimy na nich. Czasem upadamy, potykamy się, kaleczymy sobie serca i stopy. Ale dziś, kochani, kiedy przychodzimy do naszej świątyni, tak jak Jezus w Ewangelii, to przychodzimy z rozstajnych dróg naszych. Przychodzimy tutaj, bo jak pisał kiedyś papież Benedykt XVI, tyle jest dróg do Boga, ilu jest ludzi. Ale na każdej z nich On dzisiaj zatrzymuje się. On dzisiaj wychodzi naprzeciw na Twoją drogę życia. I kiedy dziś rozpoczynamy, już wczoraj była pierwsza nauka wstępna, ale dziś tak rozpoczynamy w sposób uroczysty, przywołując też patronów naszej ojczyzny, żołnierzy wyklętych, niezłomnych, gromadząc się w wielkiej wspólnocie, kiedy rozpoczynamy rekolekcję, to na tej drodze naszej wiary, wielkopostnego zmagania się, Bóg stawia drogowskazy. I pierwszym z nich, rekolekcyjnym drogowskazem, jest tajemnica pierwszego czytania. Zobaczcie, Bóg prowadzi naród wybrany. Tak jak nas prowadzi przez życie. Od małego człowieka po człowieka dorosłego. Tak naród wybrany w cierpieniu, w zmęczeniu, w utrudzeniu, w zwątpieniu Bóg prowadził do ziemi obiecanej i był w płomieniu ognia. Czuli Jego obecność, ale to im nie starczało. Potem był w strumieniach wody, którą Mojżesz wyprowadził ze skały, ale to im nie wystarczało. Potem objawił swoją moc, kiedy manna pokryła obóz, w którym przebywali, ale to im nie starczało. I w końcu Bóg woła Mojżesza i rozmawia z nim twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. I daje swoje słowo. Jam jest Pan Bóg Twój. Zawsze jestem przy Tobie, bo Cię kocham. Nie będziesz miał bogów innych, bo tylko ja prowadzę Twoje serce. Będziesz pamiętał o spotkaniu ze mną, bo tam będę Ci dawał słowo na życie. Nie będziesz nigdy wyrządzał krzywdy. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz patrzył krzywym okiem na człowieka. Bo ja go stworzyłem i życie jest w moich rękach. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, bo jesteście braćmi. Nie będziesz pożądał niczyjej rzeczy, ani żadnej osoby, bo człowiek jest wyznaniem miłości Boga świat. I zobaczcie, w Słowie Boga jest Jego obecność, a w Jego obecności jest Słowo. I moi kochani, rekolekcje to czas poczucia Bożej obecności. I dlatego będziemy się tu gromadzić w świątyni, poczuć Boga. Rekolekcje to czas słuchania Jego słowa. Zobaczcie, świat i my też rzadko siebie słuchamy.
Czasem nawet Boga nie słuchamy. A może nawet często siebie i Boga nie słuchamy. Jest taka piękna pieśń. Usłysz, Panie, nasz głos. Przemień smutny czas. Jezu, pociesz nas. A drugi drogowskaz, moi kochani, pokazuje święty Paweł. W drugim czytaniu mówi o czynie. Żydzi żądają znaku, a Grecy mądrości, a ja wam głoszę Jezusa, Boga, który żyje i człowieka, który kocha. Bardzo często mówimy, poznasz człowieka dobrego po czynach jego. I znów święty Jan Paweł II napisał kiedyś, nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, ani skąd jest, ani dokąd podąża, ani jakie jest jego powołanie, ani jakie jest jego przeznaczenie. Nie można tego zrozumieć bez Chrystusa. I moi kochani, dlatego w centrum tych rekolekcji będzie Eucharystia. To jest czyn Boga uczyniony na ludzki sposób. I dziś, moi kochani, też wspominamy żołnierzy niezłomnych, Pileckiego, Inkę, innych. Oni mieli w sercu Słowo Boga i na sztandarach. Oni mieli w sercu honor i czyn, by Bóg był znany i człowiek szanowany. I oni kochali ojczyznę, a w tej ojczyźnie świątynię, Kościół. I często patrzyli na Boga i oddali życie nie dla jakiejś idei, ale za wolność, za pokój, dobroć i wiarę. Przypominacie sobie te piękne słowa na sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna. To żaden wymysł i idea, ale to styl życia. Dlatego, moi kochani, ten drugi drogowskaz, czyn w czasie rekolekcji, to przypomnienie sobie, jestem chrześcijaninem. Bracia i siostry, w 2010 roku przyjmowałem święcenia kapłańskie i najcenniejszy prezent, jaki otrzymałem, to drewniana tablica, na której moi przyjaciele wyryli mi słowa: z jakim przystajesz, takim się stajesz. Przystajesz z Chrystusem, więc żyj jak Chrystus. I po to są te rekolekcje. I trzeci drogowskaz to ta piękna Ewangelia spisana przez świętego Jana, który patrzy na nas z witraża naszej świątyni. Jakie było jego motto życia? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, przyszło do swoich. Bóg stał się człowiekiem, żebyś ty stał się Jego przyjacielem i pokazał ci, jak żyć. Jezus przychodzi dzisiaj do świątyni, by być z nami. I denerwuje się, kiedy ludzie wątpią, kiedy czynią ze świątyni targowisko, kiedy przychodzą z brudnymi sercami i mówi: gorliwość o dom twój pożera mnie. I rekolekcje to jest właśnie nauka stylu życia Jezusa. Jak to zrozumieć? Kilka lat temu, pamiętacie, w Polsce były Światowe Dni Młodzieży. Ponad 1 000 000 młodych ludzi, także i Polonii kanadyjskiej, i mieszkańców Kanady przybyło do Krakowa. Były tam przed przybyciem Ojca Świętego rekolekcje, które prowadził wtedy metropolita łódzki, kardynał dzisiaj Grzegorz Ryś, a wtedy arcybiskup. 550 ludzi było nas na hali sportowej. A on podchodził do każdego z mikrofonem i pytał: kim dla ciebie jest Jezus?
Różne były odpowiedzi. Jezus jest moim Panem, Zbawicielem, przyjacielem, kumplem, menadżerem, autorytetem. Nie znam Jezusa. Przyjechałam, by Go poznać. Przyjechałem, by Go zobaczyć. Przyjechałam, by się z Nim zaprzyjaźnić. Bracia i siostry, pośród tych ludzi była też młoda, 27-letnia dziewczyna o imieniu Agnes. Przyjechała z Kamerunu ze swoją przyjaciółką, polską misjonarką Asią. 6 miesięcy przed Światowymi Dniami Młodzieży w jej życiu stała się wielka tragedia. Oto jej dom rodzinny stanął w płomieniach. W tym pożarze zginęli jej rodzice, 5 rodzeństwa. Ona straciła wzrok. Ale jej koleżanka Asia powiedziała: Agnes, nie zostawię Cię. Zabiorę Cię do Polski i pokażę Ci Boga o ludzkiej twarzy. Opowiem Ci o Nim. Kiedy prowadzący wtedy arcybiskup podszedł do Agnes z mikrofonem zapytać, kim jest Jezus, ona poprosiła swoją koleżankę, by z plecaka wyciągnęły białą serwetkę. Razem uklęknęły i poprosiła swoją koleżankę, by z plecaka wyciągnęły mały woreczek. Zanurzyła tam swoją rękę i wyciągała z niej grudki czarnej ziemi afrykańskiej, rozsypując na tej serwetce. Gładziła, układała. Kiedy skończyła, poprosiła o mikrofon i przy pomocy swojej koleżanki powiedziała: Jezus jest dla mnie wszystkim. A kiedy popatrzyliśmy na tę serwetkę, zobaczyliśmy, że ona usypała z tych ziarenek swojego cierpienia, zwątpienia, bólu, tęsknoty oblicze Jezusa i powiedziała: nie widzę, bo straciłam wzrok, ale słyszę Jezusa, kiedy mówi do mnie moja koleżanka. Doświadczam Jego dobroci, kiedy ona wiąże mi buty, pomaga mi się wykąpać, przygotowuje mi kanapkę, daje mi pić ciepłą herbatę. Doświadczam Jezusa, kiedy ona mnie przytula. I wiem, że On jest blisko mnie, kiedy ona trzyma mnie ciepłą ręką i prowadzi i opowiada o świecie, o Bogu, o człowieku. Bracia i siostry, kiedy tak myślałem nad tematem tych rekolekcji, wróciłem do książki, którą przed laty polecił mi mój spowiednik, Malcolm Medridge, Jezus, człowiek, który żyje, Jezus, Bóg, który ufa i kocha. I taki będzie temat tych rekolekcji. Chcemy zobaczyć Jezusa, doświadczyć Go, Nim się zachwycić i pozwolić, by poprowadził nas za rękę. Więc siebie i Ciebie zapraszam. Przyjdźmy tu. Posłuchajmy, zobaczmy, zachwyćmy się i wyciągnijmy nasze ręce, jak kiedyś powiedział Jan Paweł I, ten, który bardzo krótko był papieżem. Podaj dłonie Jezusowi, a zawsze Cię poprowadzi dobrą drogą. Jak Cię zaprosić, skoro opady śniegu, obowiązki, praca, szkoła, zakupy, wychowanie, cała Twoja codzienność? Może Cię zaproszę słowami, które kiedyś usłyszałem na dworcu w Katowicach, kiedy czekałem na pociąg. Siedział na schodach tego dworca mężczyzna, bezdomny. Miał długą brodę, długie włosy, krzyżyk zawieszony na szyi i gitarę. I śpiewał tak: co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co zrobisz, gdy na chwilę zatrzyma się czas? Co zrobiłeś ze swoim życiem? Odpowiedź kiedyś będziesz musiał dać. Co zrobiłeś ze swoim życiem? Odpowiedzi przyjdzie czas. Kochani moi, wędrownicy wielkopostni, rekolekcyjni, niech odpowiedzią na te pytania
Na słowa tej piosenki i zaproszenia na te rekolekcje będą nasze słowa. Jeśli zobaczę Jezusa, będę czytał słowa z Jego warg. Jeśli zobaczę Jezusa, zachwycę się Nim. Jeśli prawdziwie spotkam Jezusa, pozwolę Mu, by wziął mnie za ręce i poprowadził. Bo On jest Bogiem, który żyje i człowiekiem, który kocha. Amen.